On jest prawdziwy. To nie jest plastelinowy model czy plastikowy model. Wow, widzieliście przez chwilę, nie? O kurde, 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 wszedł mi na plecy. Niedobrze? Ostatnim, nazwijmy to, sukcesie filmu, w którym pokazywałem wam moją reakcję na krótkie filmiki, shorty, tiktoki, jak zwał, tak zwał, postanowiłem kontynuować tę serię i w dzisiejszym odcinku pokażę wam znowu różne dziwne filmy, które znalazłem lub które wy mi podesłaliście. Także bardzo dziękuję za wszystkie te linki, bo naprawdę sporo mi tego przysyłacie. No i stwierdziłem, że fajnie by było po prostu kilka z nich zobaczyć, kilka z nich pokazać wam i zobaczyć też, jaka będzie wasza i moja przy tym reakcja, mimo że no ja już to widziałem, więc jaka może być moja reakcja. Zaczynamy! Jest pająk. I jest duży pająk. Tak, bardzo duży pająk. No to cóż, co ja mogę powiedzieć na temat tego oto filmu? Ameryki nie odkryję, jeśli powiem, że film ten ma na celu pokazanie różnicy wielkości dwóch pająków, dwóch ptaszników. Ten mały, żółto-czarny na początku filmu to jest pająk z rodzaju Haplopus. To są pająki bardzo popularne w Polsce, szczególnie ten, który domniemuje, że jest na tym filmie i jest to Haplopus formosus aktualnie, taka jest jego aktualna nazwa. Kiedyś można go było spotkać pod nazwą Haplopus sp. Columbia gross, czyli pochodzi z Kolumbii. No i jest to jeden z tak zwanych karzełków, tak? To są pająki, które no, jak na ptaszniki dorastają do dość małych rozmiarów i w zasadzie też są dość słabo jadowite, jako że występują w południowej Ameryce. No tak, nic szczególnego, ale co kto lubi. Natomiast to bydle, takie o, to jest pająk, który podejrzewam należy do gatunku Terafosa blondii, ale to może być na przykład też Terafosa apophysis. Generalnie pająki z rodzaju Terafosa są duże. I tak, ten pająk jest jak najbardziej prawdziwy, one potrafią dorastać do takich rozmiarów i swoją drogą zabawne jest to, że umieścili go, nie wiem, to jest albo talerz, albo jakaś nakrywka, jeżeli to jest talerz, to jest to bardzo ciekawe porównanie, bo zazwyczaj na przykład w takich książkach popularno-naukowych często spotykałem się ze zdaniem lub ze stwierdzeniem, że pająki takie największe na świecie, czyli właśnie rodzaj Terafosa, czyli ptaszniki goliaty, dorastają rozpiętością od nóży do wielkości talerza obiadowego. Więc no, ten krótki film idealnie to po prostu to obrazuje i to w dodatku jest naprawdę bycza samica. I serio, to jest jeden z większych rozmiarów, o ile nie największy, do jakiego takie pajęczaki mogą dorastać. I jeśli chodzi o ptaszniki goliaty, to ja oczywiście pokazywałem wam pająka, który siedzi tutaj. Tak, tutaj siedzi moja duża, jeszcze chociaż w sumie może być dorosła, samica Terafosa apophysis. Ona jest tam skitrana za tym całym kawałkiem korka. Wy ją znacie, jest to mój największy aktualnie pająk, no i ona jest ogromna i mam nadzieję, że zbliża się do wylinki, bo była tak napchana jedzeniem, że no przydałoby się w końcu. I niewykluczone, że jeżeli ta samica pożyłaby u mnie kolejnych na przykład, nie wiem, 10 lat, to mogłaby ona osiągnąć taki właśnie rozmiar. Lecimy do następnego filmu. Hey, how are you doing? How are you? Hey, what's up, man? Hey, bro, what's up? Hey, how are you doing? How are you doing? Gadka szmatka. Understandable. Have a nice day. Have a nice day. Sir? Ouch. Ouch. I think it's trying to bite me. Do you think it could bite? Let's let you bite. Ale ile on ma siły w tych żuwaczkach. Niesamowite. What? Masakra, nie? Dobra, to jest film, który po prostu jak tylko zobaczyłem, to już wiedziałem, że muszę wrzucić do tej serii. Uwaga, ten chrząszcz jest jak najbardziej prawdziwy. Co więcej, ja wam zaraz powiem, do jakiego gatunku on należy. A wiem, do jakiego gatunku należy, bo mam te chrząszcze obcykane na blachę, ponieważ no po prostu się nimi interesuję, tak? I to jest chrząszcz należący do rodzaju Ctenocelis, który łącznie zrzesza cztery gatunki, które występują tam w Ameryce Południowej, typu Brazylia, Peru i tak dalej. I to jest konkretnie Ctenocelis acanthopus. I ja się niesamowicie ucieszyłem, że ten film znalazłem, ponieważ jest bardzo, bardzo, bardzo mało filmów, jest mało zdjęć, a jeszcze mniej filmów, żywych osobników, dużych chrząszczy z tej rodziny, a jest to rodzina kuskowatych, które możemy znaleźć w internecie, tak? Możemy znaleźć mnóstwo fotek spreparowanych, nieżyjących osobników, ba, możemy sobie takiego chrząszcza kupić na eBayu na przykład, ale żeby zobaczyć, jak wygląda na żywo i żeby znaleźć film z tym chrząszczem, to naprawdę się trzeba naszukać. Tym bardziej cieszę się po prostu, że ten film udało się znaleźć. Ten chrząszcz należy do takiej podrodziny,
która się nazywa prionine. Na polski ciężko jest to jakkolwiek przetłumaczyć. Można by spróbować przetłumaczyć jako dylążowe. Cokolwiek to znaczy, ale w Polsce mamy prionus coriarius, czyli dyląż garbarz, no to niech będą dylążowe. Takie chrząszcze są na przykład bardzo blisko spokrewnione z tym miśkiem. To jest duży, bardzo, bardzo duży osobnik z gatunku Titanus giganteus. On też należy do tej podrodziny. I bardzo, bardzo, bardzo wiele chrząszczy z tej podrodziny ma coś takiego, co się nazywa duże i bardzo silne żuwaczki. Ogólnie te chrząszcze są znane z tego, że potrafią ugryźć do krwi, a czasem do kości, więc nic przyjemnego być ugryzionym przez takiego chrząszcza. Swoją drogą ten osobnik, to jest w sumie ostatnia okazja, kiedy ja wam tego chrząszcza mogę pokazać. On jest prawdziwy, nie? Jakby to nie jest plastylinowy model czy plastikowy model. On jest jak najbardziej prawdziwy. Takie coś żyje i występuje normalnie na świecie, na przykład w Gujanie francuskiej. To jest ostatnia okazja, żeby ja wam tego chrząszcza mogę pokazać, bo on został parę dni temu sprzedany przeze mnie i już w zasadzie nie jest mój, tylko muszę go wysłać, a został sprzedany za równowartość 4 najniższych krajowych, także kupasiana. I po prostu ten film genialnie obrazuje po pierwsze zachowanie tych chrząszczy. One są bardzo, bardzo strachliwe, ale jednocześnie zdają sobie sprawę, że mogą porządnie ugryźć i że mają bardzo silne i bardzo ostre żuwaczki. I jest to pokazane między innymi właśnie przez to, że gość normalnie uniósł swoją drogą, wiecie co to jest? To takie białe, co zostaje uniesione przez chrząszcza. To jest siatka do hodowli motyli, bo tam w środku są jakieś ćmy z tego, co widziałem. Więc po prostu uniósł ją całą. Ona nie jest ciężka, ale no jednak trochę waży, a biorąc pod uwagę, że to jest tylko taki, że to jest tylko chrząszcz, to jest tylko owad, no to ma po prostu mnóstwo siły w tych szczękach. No i tam chłopa też ugryzł, a takie ugryzienie, mówię wam, nie jest przyjemne, bo te żuwaczki są ostre jak brzytwa. Uff, dobrze. Tomek, kolejny. Podejrzewam, że jest ptasznik olbrzymi, czyli Lasiodora parahybana. Tak, i ten film ja chciałem tutaj pokazać, ponieważ on, czekajcie, ściszę tylko, on świetnie pokazuje, jak takie pająki pokroju ptaszników składają jaja i jak zalepiają je w kokon, nie? No bo wiemy, że pająki składają jaja, to są zwierzątka jajorodne, tak? I bardzo często można się natknąć na takie filmy, kiedy ktoś odbiera kokon ptasznika, nie? I wtedy ptasznikowi zabrana jest taka biała kulka, a w środku są jajeczka, ewentualnie nimfy. No i tak właśnie wygląda proces zalepiania takiego kokonu. W sensie te jajeczka w początkowej fazie są praktycznie w formie, może nie tyle płynnej, ale to jest coś ala kawior, nie? Po prostu one pływają w takiej cieczy. Samica wylewa je z odwłoka na dywanik usłany z pajęczyny i potem tę pajęczynę zaczyna warstwami zaklejać. I na koniec ten cały kokon zostaje zawinięty, z czego tworzy się właśnie kulka, która ma wiele, wiele, wiele warstw i która ochrania na początku jajka, a potem nimfy, zanim się wylęgną. Swoją drogą ten film jest, no, świetny. W sensie rzadko kiedy to się udaje nagrać, ponieważ takie pająki zazwyczaj robią kokony i składają te jajeczka w kompletnym zaciszu swojej nory, z dala od wszelkich bodźców. Także jeżeli takie coś uda się nagrać i jeszcze potem przyspieszyć, zrobić z tego timelapse, no to genialna sprawa. Ach tak, to jest film, który ostatnimi czasy wysłało mi naprawdę dużo osób, bardzo dużo osób. I ten film... Aha... pokazuje jakąś maszynę, albo budowlaną, albo rolniczą, nie wiem. I na tej maszynie budowlanej są setki, setki, setki pająków. Od razu mogę wam powiedzieć, zresztą wy możecie zgadnąć, gdzie mógł być taki film kręcony. No wiadomo, że w Australii, nie? I teraz, to, że ten film jest kręcony w Australii, to wcale nie oznacza, że pająki, które zostały uchwycone, są śmiertelnie niebezpieczne, śmiertelnie jadowite i ich jedynym celem jest wybić ludzkość. Nie, 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 nie. To po prostu, no, jest ich dużo, bo tam jest dużo pająków i tyle. Geniusz. Jeżeli się przejdziecie po okolicznych budynkach w środku lata, to też zauważycie, że na przykład pod tymi, pod okapami jest bardzo, bardzo dużo pająków i to jest analogiczna sytuacja, tylko te są po prostu, no, trochę bardziej widoczne. Co to są, się spytacie? To są krzyżaki, znaczy w dużym cudzysłowie krzyżaki. To są pająki z rodzaju Eriophora, które są bardzo, 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 bardzo bliskimi kuzynami naszych krzyżaków. Też należą do tej samej rodziny, czyli do rodziny krzyżakowatych. No i to są po prostu takie australijskie odpowiedniki tych naszych pająków. Nic specjalnego, one po prostu, jeżeli są, to jest ich dużo, robią sieci. Jeżeli oblepią takie maszyny budowlane i ktoś na to zwróci uwagę, no to właśnie to jest prosty przepis na viral, na hit sieci i tak dalej, i tak dalej. Ale generalnie tutaj, no, źle to zabrzmi, ale nie ma się czym podniecać, nie? W sensie, to jest Australia, są pająki, normalna sprawa. Warto zdawać sobie sprawę, że te pająki są po prostu bardzo ładne. Szczególnie, wydaje mi się, że samice to są te takie z tym białym paseczkiem na odwłoku. One są, no, ślicznie ubarwione.
Co my tam mamy dalej? Holding tarantula gone wrong. Jest panika. Znaczy zaczyna się panika. To jest niesamowite, jak czasami ludzie, którzy mają pająki, reagują na nie. Zauważcie, że ona na początku nie miała w ogóle, ta dziewczyna z filmu, nie miała problemu, żeby podnieść pająka, tak jak się podnosi pająki, czyli cap za boki głowotłowia i sobie go posadzić na ręce, ale jak już pająk był na ręce, to nagle zaczęły się jakieś nerwy, coś tam, coś tam. A pajączek jest widać bardzo spokojny, ja nie wiem, nie widzę, nie mam pojęcia, co to jest za gatunek, może jakaś afonopelma czy coś. Ta reakcja jest z jednej strony zrozumiała, ale z drugiej strony totalnie niezrozumiała przeze mnie. W sensie, jak dziewczyna nie boi się wsadzić rękę do pająka, ale potem jeżeli pająk już jest na ręce, to już jest taki troszkę strach. Może przez to, że taki pająk może ewentualnie nas na przykład ugryźć, jak jest na ręce. Tak, to by wyjaśniało wiele. Nie no, spoko, fajnie, że walczy ze swoim strachem, bo widać, że strach jeszcze tam gdzieś siedzi i jakby to jest perfekcyjnie okej. Okay. Jeszcze wszedł na nogę i jest cała w emocjach, help me, no właśnie. Ach, dobrze. Słuchajcie, dochodzimy do ostatniego filmu, który jest zacny i za którym ciągnie się też ciekawa historia. Słuchajcie, to mi podesłał jeden z widzów chyba ze 2 dni temu i to jest film, który ja znalazłem na TikToku, na tej takiej słynnej, bardzo ciekawej aplikacji. Jest tutaj napisane. To jest oleica krówka. Pojawiła się w Polsce, jest szkodliwa i bardzo trująca. Larwy atakują pszczoły. 0,03 grama jej trucizny zabije człowieka. Proszę uważać na tą gadzinę w lasach. Ja sobie wszedłem na tego TikToka i dałem parę komentarzy tam pod innymi wpisami autora. Generalnie autor nie miał pojęcia zielonego na temat tego, co on tutaj wypisał, bo jest to naszpikowane bzdurami, a w komentarzach były jeszcze większe bzdury. Także tutaj no, słabo ogólnie. To jest oleica krówka. Tak, zgadza się. Jest to oleica krówka. Oleica krówka, czyli Meloe Proscarabeus, to jest jedna z majek, które normalnie występują w Polsce. Pojawiła się w Polsce. A gówno prawda, nie pojawiła się w Polsce. Ona pojawiła się w Polsce setki, nie wiem, tysiące lat temu. Jeszcze Polski w ogóle nie było. Tysiące lat temu. W każdym razie to jest owad, chrząszcz, o którym ja też niedawno nagrywałem, bo spotkałem ją na jednej z wycieczek terenowych i tam możecie sobie zobaczyć, jak wygląda spotkanie takiej olejcy normalnie w naturze w Polsce, pod Wrocławiem to akurat było. Te owady normalnie występują w Polsce, pojawiają się wczesną wiosną i chodzą sobie po polach, po lasach. Zazwyczaj po polach, tam gdzie raczej jest niska roślinność, tutaj też w lasy to takie nie do końca jest środowisko tych majek, raczej polany, raczej łąki, raczej ugory, raczej nieużytki. O, to tak? Nie wiem, jaka jest dawka śmiertelna kantarydyny, bo to jest ta trucizna, to jest ta trująca substancja, którą wydzielają majki w sytuacji zagrożenia i która znajduje się w ich ciałach. Co więcej, no kantarydyna jest bardzo niebezpieczna, tak, w dużych dawkach, ale jeden chrząszcz to absolutnie w ogóle nie ma szans, żeby wytworzył takiej ilości kantarydyny, żeby zabić człowieka. No jak się zje takiego chrząszcza, to sraczkę się będzie miało, nie? Także absolutnie nie ma co tutaj siać paniki. Po drugie, to była też wypowiedź autora tego TikToka. Ktoś tam się spytał w komentarzu, czy te chrząszcze latają. A autor, jak gdyby nigdy nic, ha, mają skrzydła, to latają. No i kolejna gównoprawda. Nie, te chrząszcze nie latają, one mają uwstecznione skrzydła lotne. I u chrząszczy to jest tak, jeszcze raz posłużę się przykładem tego. U chrząszczy to jest tak, że one mają dwie pary skrzydeł. To, co tu widzicie, Ta duża część złożona z dwóch pokryw, to są skrzydła pierwszej pary, które w toku ewolucji zostały przekształcone w pokrywy skrzydłowe. Nie wszystkie chrząszcze je posiadają, bo na przykład samice świetlików ich nie posiadają, ale jednak większość chrząszczy je ma i większość chrząszczy ma je w normalnej formie, czyli zakrywające cały odwłok. I one nie tylko zakrywają cały odwłok, ale zakrywają też skrzydła drugiej pary, które są lotne i których w większości chrząszcze używają do latania. A takie majki to są takie jakby duże mrówki, one są kluskowate, grube i jak sami widzicie, to takie maleńkie pokrywy, które są właśnie skrzydłami pierwszej pary, one są bardzo uwstecznione i pod spodem nie ma tych skrzydeł lotnych, tym samym one nie mogą latać i tym samym one mają problem z przemieszczaniem się na przykład na duże odległości. Kolejna sprawa, która tutaj jest napisana, to jest, że one atakują pszczoły. Tak? Tak to było, że atakują pszczoły? Larwy atakują pszczoły. No, w zasadzie z jednej strony jest to prawda, bo majki są pasożytami pszczół, ale z drugiej strony no to tak nie do końca, po prostu te larwy przyczepiają się do pszczoły, znaczy w sensie takie larwy, które nazywane są trójpazurkowcami, one wspinają się na roślinkę, tam gdzie
pszczoły przylatują i jeżeli pszczoła przyleci na kwiatek, to taka larwa przyczepia się do pszczoły, no i tym samym zostaje zatransportowana do gniazda. To mniej więcej tak to działa i faktycznie majki są pasożytami pszczół. Natomiast czy je atakują? No wiecie, jeden rabin powie tak, a inny rabin powie nie. I ostatnia sprawa, o której chciałem powiedzieć a propos tej kantarydyny. Kantarydyna też była używana w lecznictwie i jest coś takiego, co się nazywa pryszczel lekarski. To jest inny gatunek majki, bardzo ładny, taki zielony, opołyskujący, który był nazywany muchą hiszpańską. I mucha hiszpańska, czyli właśnie pryszczel lekarski, czyli Lytta vesicatoria, bo taka jest jej naukowa nazwa, to jest chrząszcz, który ma tej kantarydyny w sobie dość dużo. W sensie w porównaniu do majek takich, to stężenie kantarydyny w ciele pryszczela jest spore. I można znaleźć fotki, jak na przykład były całe słoiki wypełnione suszonymi trubkami tej właśnie majki kantarydynowej, bo to jest jeszcze jej inna nazwa. I po prostu to było używane tam do celów leczniczych, czajcie to? Także nawet takie historie były. I to jest w zasadzie wszystko, co ja mam wam dzisiaj do pokazania. Mam nadzieję, że coś wyniesiecie z tych TikToków. Dość ciekawe zestawienie, bo mieliśmy i chrząszcze, mieliśmy duże pająki, mieliśmy mniejsze pająki. Ale to jeszcze nie koniec. Moi drodzy, jak zapewne pamiętacie, w zeszłym odcinku pokazywałem wam pewnego pająka, który właśnie w trakcie nagrywania tego odcinka liniał. I to jest ten pająk. I teraz tak. Ja tam również powiedziałem, że jeżeli ten pająk wylinie i jeżeli będę nagrywał następny film, to pokażę wam, jak niesamowite kolory ma ten pająk. No i wyliniał i wreszcie mogę go pokazać, bo to jest po prostu arcy cudo. Jest to nic innego jak dorosły samiec takiego pająka, który pochodzi z Dominikany. Jest to Formictopus SP Dominican Purple. Tylko ja muszę lepsze światło dać. No dobrze, to tak w dużym skrócie, pająk jest cały fioletowo-niebieski. No obczajcie to. Przecież to jest tak genialne. Te pająki, jeżeli są dorosłe, bo to jest dorosły samiec, i jeżeli są świeże, no to po prostu ta intensywność koloru, szczególnie na ich udach, których teraz nie widzicie, ja może... A dobra, paluchem go tytnę, on teraz jest, wiecie, taki... Wow, widzieliście przez chwilę, nie? No nie, no jest cudo. Nie, no nie możecie powiedzieć, nie? Naprawdę pająk jest tak genialny. O kurde, wszedł mi na plecy. Niedobrze, nie, złaś. Złaś. Uff. Dobra, przystanął i można mu się przyjrzeć. No, to jest właśnie to, o czym wam mówiłem, czyli karapax jest taki niebiesko-fioletowy. Mamy bardzo, bardzo głęboko niebieskie uda. Generalnie przepiękny pająk i ten pająk no, będzie do wydania niedługo, nie? No bo to jest dorosły samiec, mi on nie jest potrzebny. Ja go hodowałem co prawda od malucha, od maleńkości i 3 lata mi zajęło wyhodowanie takiego oto niebieskiego stwora. No i właśnie będę mu szukał samicy. No i teraz problem jest taki, że trzeba go kurczę zagonić do domu. O! O! Poszło lepiej niż się spodziewałem. Dobra. Wykrakałem. No, także to jest właśnie ten pająk o niesamowitych kolorach, o których ja wam mówiłem. Bardzo wszystkim polecam hodowlę formiktopusów, szczególnie właśnie tego, no bo nic tylko się zachwycać. I tym właśnie niebieskim akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Dajcie znać, czy wam się podobało. Oczywiście te łapki, nie łapki w górę i te inne rzeczy, o których ja zazwyczaj nie mówię. No i widzimy się w kolejnym filmie. Hej!